Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Veskin, a to jest kolejny poradnik do Cyberpunka 2077. W grze mamy do wyboru trzy rodzaje prologu, które możemy wybrać na początku swojej przygody. Każda z nich oferuje kilkanaście godzin zupełnie różnych doświadczeń związanych z naszą postacią. Mają wpływ na to, jakie będą dostępne opcje dialogowe, z którymi NPC-ami masz szansę romansować, zadania poboczne, które są dla ciebie dostępne, jak i ewentualne zakończenia gry. Opcje te są naprawdę rozbudowane, dlatego przejdźmy teraz do analizy poszczególnych dróg. Swoją przygodę możemy rozpocząć od nomada. Jeżeli zasady życia korporacyjnego sprawiają, że czujesz się skrępowany i wolisz ryk silnika z dala od zgiełku miasta, to ścieżka życia nomadów jest prawdopodobnie wyborem dla ciebie. Są oni naprawdę wyjątkowi, ponieważ zdecydowali się żyć na pustkowiach, które są rozległymi pustynnymi równinami otaczającymi miasto nocą. Życie nomadów może być ciężkie ze względu podróżowania z miejsca na miejsce i rabowania wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żeby przetrwać. Dlatego większość nomadów podróżuje w grupach. Osoby decydujące się na tą ścieżkę cenią sobie takie zasady jak wolność i uczciwość, co czyni ich grupą samotnych wilków przemierzających nieznane miejsca, takie jak noc miasta. Działają wbrew zasadom, które wyznaczają megakorporacje, przez co często dochodzi między nimi do sprzeczek i walk, więc jeśli jesteś typem osoby, która czuje się najlepiej na zakurzonej drodze przy muzyce, dotrzymującej ci towarzystwa, prawdopodobnie jest to właściwa droga dla ciebie. V jest przedstawiony w tej ścieżce jako podróżnik. Jest to jedyna ścieżka, którą zaczniesz poza miastem, czyniąc ją unikalną w swoim wyborze. Drugą ścieżką, którą możemy obrać, jest to życie w korporacji. Jeżeli decydujesz się na wybór tej ścieżki, to zostaniesz wprowadzony jako postać V, która jest ambitnym pracownikiem oddziału kontrwywiadu Arasaki, czyli megakorporacji znanej z handlu, bankowości oraz produkcji. Praca w korporacji uczy manipulowania informacjami i używania ich jako broni, kiedy sytuacja tego wymaga. Z uwagi na to, że życie w korporacji wymaga od ciebie dużo pracy, to twoje doświadczenie na ulicach jest praktycznie zerowe. Jest to ścieżka nastawiona na interakcje z innymi ludźmi i korporacjami. Oznacza to, że będziesz miał do wyboru więcej opcji dialogowych oraz jesteś w stanie stworzyć wyjątkową opcję romansu, która będzie dostępna tylko dla tej ścieżki życiowej. Dodatkowo na początku swojej przygody możesz natrafić na easter egga, które nawiązuje do Wiedźmina III. Ostatnią opcją, którą możemy wybrać, jest to punk, czyli życie na ulicy. Jeżeli nie przekonuje cię życie w korporacji, jak i życie poza miastem, to ta ścieżka będzie dla ciebie idealnym wyborem. Masz możliwość spotkania dziwnych, jak i wspaniałych postaci na ulicach Jasnego Miasta. Ludzie są przyzwyczajeni do takiego życia i muszą pokonać wiele przeszkód, które spotkają na swojej drodze. Będą ignorowani i odpychani przez bogatych mieszkańców miasta, jak i korporacji. Ludzie ulicy ufają tylko sobie i są lojalni wobec swoim społeczeństwom. Biorąc pod uwagę ciężkie życie, jakie prowadzą na ulicy, nie będziesz zaskoczony, że wielu z nich pracuje na czarno dla gangów, które prowadzą swoje społeczności, dając im szeroką sieć kontaktów. Jeżeli jesteś przebiegły w podejmowaniu decyzji, podstępny w swoich działaniach, jak i kłótliwy z prawem, to zdecydowanie będzie to idealny wybór dla ciebie. Wybierając tą ścieżkę, będziesz mieć kontrolę nad V, który pojawia się w sąsiedztwie Highward, który to musiał zrobić to, co było potrzebne do tego, aby przeżyć. Rozwijając się na ulicach, będziesz miał dostęp do rozszerzonego zestawu dialogów z ulicznymi gangami i tym podobne. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam wybór dotyczący ścieżki, którą macie zamiar wybrać. Jak widzicie, każda ścieżka posiada swój unikalny prolog, szeroko rozwinięte opcje dialogowe, jak i określa, w jakim mieszkaniu będziecie mieszkać. Niektóre opcje romansów będą również dostępne tylko w zależności od tego, co wybierzecie. Niestety nie ma idealnej opcji wyboru, która byłaby w stanie odkryć wszystkie smaczki tego miasta, dlatego jeżeli chcecie poznać każdy zakamarek tej gry, to będziecie musieli rozpocząć przygodę z każdej z tych dróg. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i dzięki niemu wybierzecie ścieżkę, która rozpocznie Waszą przygodę w City. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, na jaką wy ścieżkę się zdecydowaliście, a ja tymczasem się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło i miłego grania!